Dzień dobry. Przyszłam dziś do ogrodu pozbierać orzechy, świeże, młode, włoskie orzechy. Kto jadł, ten wie, jak smakują. Ja je uwielbiam. I przy okazji znalazłam piękną polanę kani. No nie mogę tego nie nakręcić, tym bardziej, że są chyba we wszystkich możliwych stadiach rozwoju. Dlatego dzisiaj opowiem Wam co nieco o kaniach, a potem oczywiście zrobię z nich kotlety. Zapraszam Was na film. Kania to grzyb z blaszkami. Kania, właściwie czubajka kania, nazywana też jest przez wielu parasolnikiem czy sową, a to z uwagi na ich wygląd. No i tu się właśnie dzisiaj skupię na ich wyglądzie, bo jeśli poznacie charakterystyczne cechy kani, no nie sposób będzie pomylić ją z bardzo groźnym i niebezpiecznym muchomorem romotnikowym, chociaż ja uważam, że nie są to jak dla mnie podobne grzyby, szczególnie jeśli poznacie szczegóły, po których możecie rozpoznać kanie. No to co? Zaczynamy. To jest młoda kania. Zwróćcie uwagę, że ona ma taki kulisty, a czasami nawet wręcz jajowaty kształt kapelusza i jest prawie całkowicie ciemnobrązowa. Ma też takie, zobaczcie, charakterystyczne łuski. Starsze, nieco starsze kanie, zobaczcie, mają już kształt takiego parasola i są jednolicie wypukłe. Nadal zostają takie charakterystyczne, odstające łuski i zwróćcie uwagę, że środek zawsze jest ciemny, pomimo że on się tutaj już z brzegów zaczyna ten grzyb robić jaśniejszy. A tu z kolei mam pięknego kandydata na kotleta, wręcz idealnego, takie się najbardziej nadają, dlatego że jest niemalże, zwróćcie uwagę, całkowicie płaski. Dlaczego niemalże? Bo dla kani charakterystyczna jest na środku taka właśnie wypukłość. Zwróćcie też uwagę, że kapelusz na środku jest ciemnobrązowy i właśnie ta wypukłość też jest ciemnobrązowa. Pomimo że brzegi są coraz jaśniejsze, kapelusz nadal zachowuje charakterystyczne łuski, no i te brzegi też są postrzępione. Oprócz tego kapelusz ma suchą, taką popękaną powierzchnię z tymi właśnie ciemniejszymi, grubymi, charakterystycznymi łuskami, które odstają. To ja zbieram tego idealnego kandydata na kotlety. No i teraz zobaczcie, to jest bardzo charakterystyczne dla kani. Trzon kani stanowi jakby rurkę, która jest pusta w środku. Potem możecie odróżnić ją od sromotnika. Ale uwaga, starsze okazy sromotnika mogą mieć tutaj ten środek taki zmurszały i łatwo jest go wtedy pomylić. Ale nie martwcie się, jest jeszcze wiele innych cech, które odróżniają kanie od sromotnika. To co? Dalej? Przeniosłam się teraz do innego egzemplarza, żeby pokazać Wam jej bulwiastą podstawę. Po odcięciu tej podstawy, jeszcze raz zobaczcie, jak w środku wygląda ta charakterystyczna rurka. Ten grzyb po ściśnięciu, popatrzcie, ta nóżka, jak to niektórzy mówią, bardzo charakterystycznie pęka, czasami na 4, u mnie akurat na 5 albo na więcej części. Kolejną cechą kani jest ten oto pierścień, który możecie swobodnie wręcz przesunąć po trzonie. On nie jest prawie zamocowany na trzonie tego grzyba. Zobaczcie, ja go mogę niemalże swobodnie przesuwać w górę czy w dół, czy nawet okręcić. Przy muchomorze sromotnikowym ten pierścień jest wręcz na stałe zamocowany. O, zobaczcie, on tak wygląda. Co jeszcze jest charakterystyczne dla kani? To, jak jest połączony trzon z kapeluszem. Zobaczcie, blaszki kapelusza nie dochodzą do trzonu. Jest wyraźna przerwa między trzonem a blaszkami. Dodatkowo bardzo łatwo można odłamać trzon, nie uszkadzając praktycznie blaszek. Zobaczcie.
Mam nadzieję, że znając już charakterystyczne cechy czubajki kani, tak swoją drogą jest to grzyb z rodziny pieczarkowatych, będziecie w stanie odróżnić ją od niebezpiecznego muchomora sromotnikowego. On naprawdę się różni. Czyli jeszcze raz po kolei. Trzon stanowi jakby rurkę. Trzon po ściśnięciu, zobaczcie, bardzo charakterystycznie pęka. Posiada ruchomy pierścień, który właściwie możecie przesuwać i obracać. Trzon nie jest połączony z blaszkami. Można bez problemu go wyłamać, praktycznie, zobaczcie, nie uszkadzając w żaden sposób blaszek. Brzeg kapelusza jest postrzępiony, ma charakterystyczne łuski oraz ciemniejszy środek z taką wypukłością. Jest to grzyb, którego możecie zbierać od lipca do listopada. I tutaj taka moja prośba do Was. Jeśli będziecie mieli najmniejsze wątpliwości, nie zbierajcie grzybów, których nie jesteście pewni. Nie warto. A gdybyście się wybierali na grzyby, jakiekolwiek, nie muszą to być kanie, sprawdźcie najpierw, czy nie ma pełni, bo w pełni grzyby nie rosną. Tych grzybów wszystkich tu jeszcze wczoraj nie było. Myślę, że na temat kani opowiedziałam Wam już dosyć dużo, to teraz pora na przygotowanie jej kulinarnie. Będę, tak jak Wam obiecałam, przygotowywać dzisiaj kotlety i myślę, że ciekawą formą będzie to, że nie pokażę Wam tylko takiej tradycyjnej panierki, jaką pokazują wszyscy, ale pokażę Wam dzisiaj dokładnie cztery rodzaje panierek, w jakich możecie podać właśnie taką kanię. Myślę, że są ciekawą alternatywą dla tych, którzy cenią nie tylko w takich kotletach chrupiącą panierkę, ale przede wszystkim smak samego grzyba. No to zobaczcie, co będzie potrzebne. Do doprawienia koniecznie sól. Tutaj obok jest pieprz. Jego możecie dodać mniej, więcej albo nie dodawać wcale. Pamiętajcie jednak, że pieprz potrafi zdominować każdy smak, a myślę, że tutaj przy grzybie trzeba by było z nim ostrożnie się zachowywać. Tutaj jest tłuszcz do smażenia. Są to 4 łyżki masła klarowanego, ale mogą być to również 4 łyżki oleju. I tutaj mam już składniki, w których będę panierować. Jest to jajko, mąka i bułka tarta. Wydawałoby się, że są to tradycyjne składniki, ale zobaczycie, z tych 3 składników możecie zrobić aż 4 rodzaje panierek. Co się jeszcze przyda? No na pewno talerze, w których będę mogła sobie opanierować te grzyby. Jakiś płaski talerz, koniecznie coś do smażenia, no bo przecież będą to kotlety, coś do ich przewracania i papierowy ręcznik. I to już jest wszystko. Zabieram się zatem do pracy. Zawsze należy zacząć od oczyszczenia grzybów. Na takich grzybach może się znajdować trawa, jeśli rosły na polanie, tak jak u mnie. Mogą się też znajdować resztki piasku. Te polecam Wam oczyścić jakimś delikatnym pędzelkiem i nie polecam Wam jednak płukania grzybów pod wodą, nawet bieżącą, dlatego że grzyby chłoną taką wodę jak gąbka i potem te kotlety no, nie będą już smaczne, będą takie po prostu wodniste. Kiedy już oczyścicie grzyby, należy wyłamać im tak zwaną przez wielu nóżkę. Widzicie, jest to bardzo łatwe i tak jak Wam wspominałam wcześniej, nie uszkadzają się w ogóle blaszki. I taki kapelusz jest już gotowy do panierowania. Ja sobie przygotuję jeszcze pozostałe. Do panierowania zawsze polecam Wam użycie jakichś głębszych naczyń. Mogą to być głębokie talerze, tak jak u mnie, albo mogą być to miski. Przesypuję do nich bułkę tartą, mąkę i rozbijam w ostatnim jajko. Jajko koniecznie roztrzepuję widelcem i jajko doprawiam solą. Jeśli lubicie i macie ochotę, dodajcie również pieprzu. Ja tego pieprzu dodaję naprawdę odrobinę. Jeśli chodzi o same kapelusze, tych nie polecam Wam zbyt mocno i przesadnie doprawiać solą, dlatego że sól wyciąga wodę, w tym przypadku z grzybów, no i znowu te kotlety nie będą takie, jak byście pewnie chcieli, chrupiące, tylko będą takie właśnie miękkie i
powiedziałabym nawet rozlazłe. Dlatego ja je tylko delikatnie, naprawdę delikatnie opruszam solą. Wiele osób do doprawienia grzybów używa wielu przypraw, ziół bardzo aromatycznych, bardzo mocnych. Ja tego nie robię, dlatego że w ten sposób możecie tylko stłumić ten intensywny i myślę bardzo przyjemny smak samego grzyba. Dlatego myślę, że sól, ewentualnie ten pieprz jest tutaj naprawdę wystarczającym dodatkiem. Jak widzicie, już się tutaj przymierzam do rozgrzewania patelni. Tę muszę dosyć mocno rozgrzać, dlatego rozgrzewam palnik na 3/4 mocy, przekładam tłuszcz, no i zabieram się za panierowanie. Zacznę od panierki, która jest najbardziej chrupiąca, no i przez to też jest najbardziej grubą panierką, czyli panierki tak zwanej tradycyjnej ze wszystkich trzech składników. Czyli najpierw obtaczam grzyba w mące, potem w jajku, no i na końcu oczywiście w bułce tartej. Druga panierka będzie również chrupiąca, ale już będzie nieco cieńsza, bo będzie to tylko i wyłącznie jajko i bułka tarta. Kolejna panierka jest nieco mniej chrupiąca i jest bardzo cienka i jest to jajko i mąka. I ostatnia panierka, która jest najbardziej delikatna, ale dzięki temu najbardziej potem czuć smak samego grzyba, to jest po prostu mąka i nic więcej. Zanim przełożycie grzyby do smażenia, musicie najpierw sprawdzić, czy aby patelnia na pewno dobrze jest rozgrzana. Niektórzy robią to tak, ale myślę, że najlepszym, najbardziej niebezpiecznym sposobem jest przełożenie odrobiny panierki, takiej bułki tartej na patelnię. I jeśli zobaczcie, tak mocno buzuje ten tłuszcz wokół tego kawałeczka, to znaczy, że temperatura jest idealna i można przekładać kanie. Po przełożeniu grzybów na patelnię zmniejszyłam moc kuchenki, to po to, aby panierka się zbyt mocno nie przysmażyła, żeby nie była zbyt ciemna. A jak długo teraz smażyć takie kanie? Po około 2-3 minuty każdą ze stron. To zależy od tego, jak bardzo chcecie mieć ciemną panierkę. Jeśli taką tylko delikatnie złotą, 2 minuty w zupełności wystarczy. Jeśli mocniej, nawet 3 albo i 4 minuty, jeśli lubicie taką naprawdę mocno ciemną i chrupiącą. Jeszcze zwrócę Wam uwagę na to, którą stroną najpierw kładłam grzyby na patelnię. Była to strona z blaszkami. To tak przy okazji, gdybyście nie zwrócili na to uwagi. Zaglądam po 2 minutach. Zobaczcie, tak wygląda panierka. Jest delikatnie przyrumieniona, ale ja jeszcze chwilę te grzyby przytrzymam. Zaglądam po 3 minutach pod kolejnego grzyba. No zobaczcie, ten już jest tak przerumieniony, jak ja akurat lubię, dlatego przewracam go na drugą stronę. Ten jeszcze nie. Ten też jeszcze chwilę. No i ostatni, panierowany tylko w mące. Zobaczcie, jak wygląda. On już właściwie może być przewrócony na drugą stronę. Tym kaniom już wystarczy. Ja teraz przekładam je na papierowy ręcznik, to po to, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. I można zjadać. Macie do wyboru 4 rodzaje panierek, w zależności od tego, co sobie bardziej cenicie. Czy chrupkość panierki, czy smak grzyba. Myślę, że z tych 4 opcji znajdziecie to, co Wam najbardziej pasuje. Teraz zobaczcie, jak chrupiąca jest ta najgrubsza panierka. Z mąki, jajka i bułki tartej. Aż słychać, jak ona chrupie. Proszę bardzo, tak wygląda to po przekrojeniu. Kolejna panierka z jajka i bułki tartej jest również chrupiąca, ale już nie tak bardzo. Jest zdecydowanie cieńsza.
Panierka z jajka i mąki jest mało chrupiąca, ale jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, myślę, dla osób, które nie chcą jeść dużo tłuszczu, bo tutaj w takim grzybie tego tłuszczu nie ma zbyt dużo. I ostatnia panierka. Tej panierki praktycznie, zobaczcie, nie widać, ona nie jest chrupiąca, ale za to jest najbardziej wyczuwalny smak samego grzyba. Kanie, jak dla mnie, najlepsze są na ciepło, więc ja idę je jeść. Wam życzę smacznego, oczywiście jak sobie je przygotujecie. Napiszcie, która panierka smakowała Wam najbardziej. Życzę Wam jeszcze raz smacznego i do zobaczenia.